Witaj drogi widzu, witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej przygody z grą LEGO Gwiezdne Wojny Przebudzenie Mocy, którą to ja, Spuerat z kanału Spuerat, przechodzę oczywiście na 100%. W tym odcinku, podobnie jak w poprzednim, zajmiemy się kontynuowaniem odkrywania planety Dkar i wszystkiego, co z nią związane. Tak naprawdę będziemy robili wszystko, co tylko się da po kolei. Zaczniemy sobie od tej strony bazy i będziemy lecieli w prawo. I na koniec oczywiście pójdziemy sobie na jakiś poziom, standardowo, ale najpierw... Okej, jeszcze nie. Zajmijmy się najpierw czymś innym. Tutaj możemy sobie chyba wejść na pokład Sokoła, ale to za chwilę. Dziwne, że tej postaci nie odblokowałem. Przecież w poprzednim odcinku podchodziłem do Ottegan. Aha, ale poza Otteganami... Aha, Ottegański wojownik i będzie jeszcze jeden. Dobra. Teraz wszystko jest jasne. Powinien być jeszcze jeden. Praster Barun. I to tyle. Dobra. To na sam początek chodźmy w takim razie tutaj. Zeskanujmy, co trzeba zeskanować. Zobaczmy sobie, która postać ma skaner, którą jeszcze nie graliśmy. Będziemy zaliczać po prostu wszystkie postacie po kolei, żeby było, że wszystkimi pograłem. Admirał Akbar jest tylko jeden. Anakin może skanować, ale nim już graliśmy. Pilot AT-ST. Teraz. I on teraz zeskanował szybko, bo... Aha. I to się odblokowało. Dobra. On zeskanował szybko, bo mam ten czerwony klocek, który... dzięki któremu... No. Mam szybką interakcję. Zabrakło mi tego. Dobra. Czubaką sobie rzućmy w... Tutaj. Tak jest. I kolejny złoty klocek jest zaliczony. Dobra. Co my tu jeszcze mamy? Mamy kolejny złoty klocek tutaj. Więc chodźmy tutaj. I tutaj trzeba będzie się zmienić w BB-8. To akurat jest dosyć oczywiste. Jest tylko jedna postać z taką umiejętnością. I co? W którą stronę? Do góry. I... Aha, 1/5 w ogóle... czegokolwiek się uaktywniła, więc podejrzewam, że... Okej, że trochę tego będziemy musieli znaleźć, ale to nas doprowadzi tutaj. Ale... potrzebujemy śmigacza, żeby wziąć udział w wyścigu, więc będziemy po kolei wszystkie śmigacze tutaj, chyba że to trzeba konkretne. Zresztą zaraz zobaczymy. Weźmy sobie jakikolwiek inny. I... mogę zacząć tę misję? W ogóle ciężko się tym steruje. Chyba nie. Chyba jest wymagany konkretny. Dobra. Czyli i tak możliwe, że wszystkie prędzej czy później zaliczymy. Potrzebujemy... chyba niebieskiego X-Winga Poe. To jest chyba ten. Szkoda, że wielkie oko Kalura nie dostrzegło nadejścia najwyższego. O, tak, teraz mogę właśnie... Dobra. W ogóle to odliczanie jest zrobione na dźwiękach z Imperial March. Wow. Zablokowałem się. Dobra. I teraz jeszcze tutaj. I tutaj będzie koniec wyścigu. To było całkiem proste, wyścig ukończony. Chyba jedyny tutaj na tej planecie. 87 klocek wpadł. Dobra. Więc tym się już nie przejmujemy. Aha, tu będzie ten złoty klocek następny. I też potrzebujemy do niego BB. To nam jakoś z Sokoła da klocek. Zatankowaliśmy paliwo. Dobra, pięknie. Dobra, to tym się zajmiemy potem. Jeszcze tu jest jeden. I się zastanawiam, o co chodzi. Czemu tu jest jeden? Czy my możemy tutaj jakoś cokolwiek z tym zrobić? No nie wygląda mi na to, prawdę powiedziawszy. Tutaj... No kurczę. No dobra, nic. Szukamy dalej po prostu klocków i... O, patrzcie! To jest chyba ostatni z tych droidów do zbudowania. Tak jest. Klocek wpadł. To był ten. Ten tutaj.
Okej, czyli jeszcze ten, ale ten wynika chyba z tych, tak, z tych antenek do pokręcenia nimi, więc dobrze. Pamiętacie, 4 poprzednie droidy zdobyłem w poprzednim odcinku, tak gwoli ścisłości. Teraz musimy wejść tutaj do kolejnego hangaru. I tutaj w tym hangarze... Przecież ja to już zdobyłem. Nie rozumiem tego. Aha! Pewnie tutaj dla Bibi coś muszę odblokować. I co? Co się teraz dzieje? Co się dzieje? Aha! Patrzcie, już wiem co się dzieje. Musimy sobie tutaj wejść. I tam będzie karbonitowy klocek. Tylko tak. Chyba będzie trzeba aktywować tamtą misję po prostu. Więc sobie zróbmy tamtą misję. I weźmy sobie do tego kogoś, kto może używać paneli ruchu oporu. Znaczy się wykonywać misję ruchu oporu. Właśnie on. Kaluan E. Dlaczego tylko Bibi? Czy to jest misja... Misja ruchu oporu. Aha, bo to jest możliwość używania terminali, dobra. On takiej nie ma. Ale na pewno ma Elo Asti. On ma możliwość wykonywania misji. Jak tam twoje umiejętności strzeleckie? Pewnie troszkę rdzewiejesz. Tak, akceptuję misję, bo tam jest karbonitowy klocek. Dziura w mojej stopie jest tego dowodem. Tor szkoleniowy jest tam. Poza strzelaniem trzeba pamiętać o korzystaniu z osłon. I pamiętaj. Im szybciej ukończysz ćwiczenie, tym lepsza będzie nagroda. Jakby większa szansa przeżycia na polu bitwy nie była wystarczającą zachętą. No dobra, czyli trzeba szybko. I to nas może w ogóle zabić. Dobra. Więc trzeba strzelać powoli. Dobra. Okej. Dobra. Tutaj sobie nabiłem troszeczkę. To było w miarę szybkie. Przynajmniej tak uważam. Pierwszy raz. Oto nagroda specjalna. Jeśli chcesz spróbować jeszcze raz, może znajdę dla ciebie parę monet. To ja się bardzo cieszę, ale ja chcę... Ja chcę w ogóle zrobić tak, że ja w to strzelę. No. Celuj. Kurczę. Raz. Dwa. Jeszcze raz. Zatrzymaj się. Trzy. I teraz mam karbonitowy klocek. Dobra. No to zrobiłem. I bardzo spoko, bardzo fajnie. Ty masz bomby, kolego? Nie, ty nie masz bomb. To w takim razie... Ja wiem, że już to rozwalałem, ale to mnie zastanawia, czemu nie mam klocka mimo wszystko. Ten ma chyba... Nie, ten nie ma. Strzelania, skanowania... Który z was ma jeszcze materiały wybuchowe? Powiedzcie mi, Elo Asti, Hack z Liną. Han nie ma na pewno. Jessica Pawa też nie. Dobra, weźmy sobie Czubakę, bo będę szukał za długo. No i teraz pytanie, czy ja tam gdzieś mogę przejść. Bo ja chcę iść tutaj. Aha, to mnie w ogóle nie prowadzi do tego w żaden sposób, więc... Mogę chyba... No, to po prostu wystarczyło tutaj. Świetnie. Tu potrzebuję Bibi. Więc dobra. Rozpocznij wyzwanie Bibi. Okej. Aha, co, mam rozwalić wszystko? To proste. Tak w teorii przynajmniej. Tylko trzeba to robić szybko. Ale widzę, że czas się zwiększa. Za każdym razem jak coś rozwalę. No i też ładnie. Ogólna misja ukończona, 92 z 262. Fajnie, podoba mi się to.
I jeszcze, no tam jest ten klocek, ale jeszcze go nie zdobędziemy. Więc chodźmy na kolejną misję ogólną. I zobaczymy, co nas tutaj czeka. Dobry. Doszły cię te plotki o statkach, które nękają handlarzy niedaleko jednej z naszych tras patrolowych? Chociaż nic do mnie nie doszło. To pewnie i tak bzdury. Przecież musieliby być szaleni, żeby tak działać pod naszymi nosami. Zresztą gość, co to powiedział, to taki ściemniacz, że na całym Dykar zabrakłoby żarówek, żeby to wyrównać. Chociaż... Boże, co za teksty. Może jednak warto to sprawdzić. Chcę zaakceptować misję. Aha, i to jest kolejna, która nas przeniesie do jakiejś innej lokacji. Ludzie, te loadingi tutaj są po prostu rozbrajające. Niestety. W każdym razie, no. Trzeba je przeżyć. Kolejny loading nas czeka w drugą stronę. Więc... No cóż, spędźmy razem po prostu miło czas. Jakoś się postaram wam to umilić. Albo będę to wycinać. Jeszcze nie wiem, zobaczymy w sumie. Bo tak naprawdę... A, to było krótkie. Aha, i co? I tu się coś dzieje. To jest fajne. Ja sobie mogę wybrać... A nie, nie mogę sobie wybrać. Dobra, no to po prostu strzelam do wrogów i tyle. Robię to, co kocham. Tak. Gdzie jesteście? Są za mną. Właśnie. Jeszcze tutaj. I powrót. No. Dobra, nieważne, nieistotne. I teraz są cały czas za mną w ogóle. To jest tak niewygodne. Tutaj muszę się naprawdę nieźle poobracać, żeby ich tutaj w nich wycelować. Okej. Tam jest jakiś. Właśnie. Padł. No i jeszcze tylko kilka. Kilku. Na przykład tutaj. Dobra, gdzie jest następny? O, tutaj, tutaj, tutaj i nawet płonie właśnie. To było takie dobre, bo płonął. Okej. Okay. Co następna fala będzie? Pewnie tak. Chociaż kto wie. Miej jeszcze 10 takich. No, strzelam. Coś mają to za nic. Wow. Sporo ich jest. Dobra. Tutaj spróbuję. Cały czas po prostu strzelam, się nie przejmuję tym, że nie trafiam. No, chodź tu, chodź tu. Dobrze. 7 zostało. Teraz tutaj chodźcie. Ludzie. No, dawać, 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 dawać. No, bardzo dobrze. Dobra. 4, tak jest. Ło, unik. Zwód, unik. Wow. O, w środku manewru mnie chyba trafił. Dobra. Zajmijmy się tymi pozostałymi, już się nie przejmujmy jakimiś tam potencjalnymi obrażeniami. Dobra, ten ładnie poszedł. Jeszcze kilka. Na przykład tu. Ten tutaj. Jeden. No, gdzie jest ostatni? Tutaj. Pięknie trafiony. A jednak nie. Nie wiem, czemu tego nie zaliczyło, ale z jakiegoś powodu nie zaliczyło. Więc... No. Super się udało. Czy to już koniec tej misji? Chyba tak. Chyba możemy wracać na Dykar. No i dobra. Bardzo szybka akcja. Znaczy się trochę to trwało. Z 3 minuty żeśmy spędzili na tej misji. I kolejny loading. Te loadingi trwają dłużej niż te misje. Ciekawe w ogóle, czy są tak potrzebne w tej grze. Mam nadzieję, że świat w Skywalker Saga będzie bez tych ekranów ładowania. To, ale to brzmi zbyt pięknie, żeby to było prawdziwe. Słuchajcie, boję się, że niestety tak nie będzie. Słuchajcie,
W ogóle poznaliśmy oficjalną datę premiery LEGO Star Wars The Skywalker Saga, czyli 20 października, więc jest jeszcze sporo czasu. Nie muszę się nigdzie spieszyć. Nie muszę... Ja tu byłem przekonany, że wszystko, co ci opowiadam, to jakieś bajki. Ciekawe, czy to znaczy, że ta historia o łąpie z protezą ręki też jest prawdziwa? Dobra. Nie ten, nie zagłębiajmy się w to. Tutaj misja ukończona już była wcześniej w poprzednim odcinku przez nas. Tutaj mamy kolejną z tych antenek. To BB się tym zajmie. I do góry. Tak jest. Dobrze to zrobiłem. Jak jedna z pięciu? To znaczy, że tamta się nie zaliczyła, że muszę ją od nowa? Aha, jak opuszczam lokację, to muszę od nowa. Dobrze wiedzieć. To jest cenna wiedza. W takim razie drugą sobie odpalmy. Okej. Okay. Przynajmniej zapamiętam, gdzie są. Tak do tego podejdźmy. Słuchajcie, ja nie odblokowałem czerwonego klocka, którego zdobyłem ostatnio, chyba. Tak. Super plaskacz. Nic mi to nie mówi. Chyba jest średnio istotne. Ale ważne, że jest odblokowana umiejętność. Dobra, tutaj mamy kolejną, widzę, misję. Ale poszukajmy jeszcze tych antenek, bo kurczę, fajnie by było je znaleźć wszystkie, zanim pójdziemy gdzieś dalej. Zobaczmy. Czy na przykład tutaj gdzieś będą. O, tutaj mogę na przykład wykorzystać silną postać. Weźmy sobie... tego pana. No, ludzie. I mamy złotego klocka. Kolejnego. 94 już. I teraz weźmy sobie... to był bodajże ten pan. Tak jest. Będzie tu kolejny złoty klocek. Uratowaliśmy tego członka ruchu oporu. 95. Super. Lecą te złote klocki nawet w dosyć szybkim tempie. W szybszym niż się spodziewałem na pewno. Dobra, zmienimy się w BB. Bo tu jest kolejne wyzwanie BB. Tak. Wyzwanie BB-8. Czyli trzeba znowu to rozwalić. Tym razem tylko 9. Nie to, co ram wcześniej. Super. Czasem się nie musimy tu przejmować. Jego mamy w brud. Bo... cały czas nam przyspieszają, kolejne zniszczone obiekty zwiększają nam czas. Więc to jest ok. Nawet bardzo. 96 klocek zdobyty. Teraz chodźmy sobie... o, tu coś jest. Tu coś jest, patrzcie. Potrzebuję dostać się tutaj przy użyciu Rey. I potrzebuję admirała Akbara tym razem. Bo już cały czas albo Jar Jar, albo admirał. Mam nadzieję, że będzie jakaś jeszcze wodna postać. O, karbonitowy klocek kolejny. Już dwa zdobyliśmy w tym odcinku. Czy szukam kolejnej antenki? Zmieńmy się w... Fazmę. Bardzo dobrze. Złoty klocek następny. Tutaj wyścig. Mam nadzieję, że pozostałym udało się uciec ze statku. To na razie nie, na razie bez wyścigu. Poszukajmy następnych tutaj pokręteł dla BB, ale coś widzę, że nie ma. Gdzie jest ewentualnie następny... następny... aha, tutaj jest coś do zbudowania właśnie. Kolejna rzecz dla BB-8. I tutaj też będzie szybka interakcja. Wszystko nam przyspiesza równo dzięki temu. Nie musimy już, naprawdę zaoszczędziliśmy mnóstwo czasu dzięki tym szybkim interakcjom. I kolejny złoty klocek. No strasznie dużo tutaj zdobywamy wszystkiego. Ale okej. Dalej. Misja ogólna. Na razie nie, na razie poszukam... aha, tutaj zaznaczyłem misję ogólną i mówię, że na razie poszukam. Ale na razie poszukam. Tutaj kolejny wyścig, ale to ja potrzebuję konkretnego jakiegoś śmigacza? Nie, mogę sobie na przykład endorski śmigacz wziąć i wziąć udział w tym wyścigu, tak? No, tylko jeszcze, żeby to się jakoś ustawiło fajnie.
Dobra. Ile mam czasu? Pewnie mało. A, mogę przyspieszyć sobie jeszcze, zapomniałem o tym kompletnie. Wow! Tutaj bym się wywalił. Dobra. I super. I wyścig ukończony nawet mi nie sprawił jakichś większych problemów. Chcę się zmienić teraz w kogoś, kto buduje. O, i tutaj znowu coś. Jedna z trzech rzeczy. No to słuchajcie, tego jest pełno do zbudowania i do w ogóle używania i do wszystkiego. Właściwie to nie wiem, za co się brać tak naprawdę. Tutaj następny. Podejrzewam, że w takim razie nie trudno będzie to znaleźć. Ostatnie. Chociaż może i trudno. Wygląda na to, że tutaj jest. Nie. To nie to. Inny kolor ma. Tutaj coś jest. Dobra, tu sobie wejdziemy potem. Najpierw faktycznie znajdźmy... O, to chyba jest tam. Patrzcie. To bym się nawet zdziwił, jakby to nie było to. No, i będzie kolejny złoty klocek. Tak jest. Złoty klocek zdobyty. Tylko szkoda, że tych antenek nie mogę znaleźć, kurczę. Gdzie one mogą być? Nie wiem. Tu jest następna. Trzecia z pięciu. Tam widzę czwartą. Okej, to jeszcze piąta. Piątą trzeba jakoś zlokalizować. Ona może być wszędzie, praktycznie. Nie w drzewo. Ona może być wszędzie, no niestety. I teraz trzeba tylko... mądrze to rozegrać. Tutaj ktoś piknik ma. O, widzę ją, dobra. To zanim się zajmiemy tym piknikiem... Kurde. Zanim się zajmiemy piknikiem, to... skończę z tymi antenkami wszystkimi. Super, 4 na 5. Bardzo dobrze. Okej. I słuchajcie, dlatego też te odcinki będą trochę krótsze i dlatego tym bardziej już ich nie będę montował, skoro mam tyle czasu do premiery Skywalker Saga, ja się nie muszę z absolutnie niczym spieszyć. Więc będą trochę dłuższe, będą trochę bardziej treściwe dzięki temu. Nie będą takie pocięte. I myślę, że to tylko wyjdzie nam wszystkim na dobre. Złoty klocek 102. I zostało nam ich oficjalnie tylko 160. To wciąż dużo, ale jakoś sobie damy radę. Weźmy sobie Adgara. Bo Adgar może po tych się wspinać. O właśnie, chociaż chyba każdy może, tak mi się wydaje. W sumie bym się nie zdziwił, jakby się tak okazało. Dobra, weźmy sobie teraz Fazmę. Chociaż zobaczmy, kto jeszcze ma zdolność niszczenia tych złotych. Czy na przykład Boba Fett ma? Boba Fett chyba ma. Tak, Boba Fett ma zdecydowanie. I teraz potrzebujemy Akbara, a był tutaj w szybkim wyborze. I kolejny złoty klocek już widzę. Czy będzie? Tak. 104. Pod nami jest złoty klocek. A tutaj kolejne wyzwanie dla Bibi. Tak, chcę rozpocząć wyzwanie BB-8. Dobra. Tutaj trzeba troszeczkę chyba być ostrożniejszym, żeby nie spaść. Tak mi się wydaje. Ale jak nie będziemy szaleć, to na spokojnie wszystko zrobimy. I super. Super się udało. Ogólna kolejna misja ukończona. 105 z 262 złotych klocków. No i pod nami jest postać i złoty klocek. Więc możemy w sumie tam zajść, nic nam nie szkodzi. Dzień dobry. Kupmy postać Gosa Tuersa. A złoty klocek jest... tutaj. Gdzieś. Aha, tu.
Dobra. W sumie to nie wiem, jak do niego w ogóle podejść. Potrzebuję postaci z mieczem świetlnym. To może w takim razie weźmy sobie Ki Adimundiego. Tak. O, świetnie. Aha, i muszę... Potrzebuję jeszcze kogoś, kto może wchodzić w zimno. Ale to też nie nastręczyło nam jakichś większych tutaj problemów. Próbuję zmienić postać, ale się nie udaje. Tak kombinuję. Nie mam pojęcia, co tu zrobić. Czy co, czy mam jakoś ich przegonić? Mam was przegonić? Nie. No dobra, to porozwalajmy, co tutaj mogę. I wtedy będziemy się martwić, jak nic już nie będę mógł rozwalić. O, to jest dobra metoda. To jest bardzo dobra metoda. Czy może wszystkie stoliki rozwalić? Zrobić taką demolkę, masakrę? Nie wiem. W sumie, bo wszystkie już rozwaliłem. A ewidentnie klocek jest tutaj. Więc... Chyba, że tu chodzi o kolejny rodzaj znajdźki, bo to też jest taka opcja. Dobra, inaczej zrobimy. Zmienimy się faktycznie w Bobę. Tak się nie da, to nie wiem, jak się da. Żeby nie dało się na to rzucić bomby. Fajny jest ten Boba. Okej, okay, ich się też nie da specjalnie z nimi cokolwiek zrobić. Może to jakoś z drugiej strony trzeba? Chodźmy zobaczyć, bo w sumie czemu nie? Ale wątpię, żeby to było aż tak rozbudowane. Patrzcie, no tu nic nie można. Bez sensu z mojej strony w ogóle, że tutaj próbowałem. On wysoko lata. Ale widzę, że tylko tak na krótki okres czasu. Tak jak R2-D2 kiedyś. Więc no. Lipa trochę. Co tu trzeba zrobić? W ogóle inaczej zrobimy. Weźmy sobie to. Patrzcie, nawet nie mogę do niego drogi stworzyć. Czyli to jest któryś z tych takich znajdźkowych. Okej. Czyli po prostu rozwalamy wszystko. I się najwyżej będziemy martwić, jak się nie uda rozwalić. Mogę się wspiąć? Okej. W sumie bez sensu zrobiłem, że się wspinam. Po prostu chodzi mi o to, że chcę się dostać tutaj na drugą stronę. Dobra. Co tutaj jest? Co tu macie? Potrzebujemy pokrętła. No okej. Gdzie ona jest? To jest dobre pytanie. Trzeba znaleźć pokrętło gdzieś w lokacji. Też trochę szukania będzie. Dlatego weźmy sobie postać z mocą. Ki Adimundi jest właśnie tutaj. O, to jest Gwiazda Śmierci. I to jest... X-Wing i Gwiazda Śmierci. Fajnie, że są takich samych rozmiarów. I złoty klocek wpadł. Super. Teraz... Tutaj chyba byłem. Zdobyłem klocka. Mogę... Potrzebuję Lei. Tak? Czy... O! To może gdzieś jest podajnik czapek. To by było fajne. Jakby był. Tak jest. I mogę zrobić teraz trofeum następne. Patrzcie. Minifigurka, czyli na przykład Anakin. Gdzie jest figurka szturmowca? Nie ma. Bo potrzebuję takiego podajnika, w którym... który podaje hełm szturmowca i muszę go założyć na minifigurkę. Taki jest wymóg do trofeum. Tutaj pokój Lei. Ładny. Taki nostalgiczny, bym powiedział.
Słodki. Dobra, czy Boba może wchodzić w toksyczne obszary? No jak widać. Tylko pytanie, czemu ten kibel jest taki... toksyczny właśnie. No dobra, nieważne. A ważne, tu jest złoty klocek. Że trzeba wywietrzyć to. Trzeba znaleźć mechanizm, który za to odpowiada i wywietrzyć. Tylko jaki mechanizm za to odpowiada? Bez sensu. Aha, już widzę. Ten mechanizm za to odpowiada. Nie było to takie oczywiste. 109 na 262 klocków. Teraz co? Teraz Kylo. Weźmy sobie Kylo. Oj, kupiłem niechcący. Nie chciałem. Wydałem pieniądze i... A nie chciałem wydawać pieniędzy w ogóle, no. Szkoda. No i tutaj jest złoty klocek, tylko nie mam pojęcia... Już mam pojęcie. Nie chciałem kupować Kylo bez hełmu, bo nie znajdę go wtedy w tym trybie... No w świecie otwartym go nie znajdę. A szkoda. No ale to trudno już. Weźmy sobie postać, która może używać haka. I to jest na przykład... Hello Asti. Okej, okay, 110 na 262. Ile my mieliśmy na początku tego odcinka? Bo chyba dużo, 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 dużo mniej. Się zastanawiam jeszcze, gdzie może być ewentualnie ta... to pokrętło. Kurczę... Boję się, że będę musiał naprawdę wszystko wszyściusieńko przeszukać. No tu już jest czysto. Więc chodźmy dalej, po prostu. O, tu jest coś następnego. Ale to mnie tak średnio interesuje. Aha, tu jest misja kolejna i to z gatunku tych ogólnych. Więc możemy sobie wziąć na przykład... kogoś, kim jeszcze misji nie robiliśmy. Na przykład pilota AT-ST. Chociaż nie, nim już graliśmy. Pilotem graliśmy. Więc weźmy sobie... Kaluanem graliśmy. Tymi graliśmy oczywiście. Tymi też. Gosem Tuersem. O hej, wybacz, nie zauważyłem cię. Jestem jakiś rozkojarzony. Ktoś mi właśnie powiedział, że trasa, którą ledwie tydzień temu oczyściliśmy z wrogów, znowu jest ich pełna. Zupełnie tego nie rozumiem. Może nie byliśmy tam tak dokładnie, jak nam się wydawało. Może ty spróbujesz coś z tym zrobić. No dobra, akceptujemy misję i to będzie ostatnia misja w tym odcinku, bo odcinek już jest... już trwa ponad pół godziny, a więcej nie chcę was trzymać. To nie jest tryb fabularny, żeby robić takie długie odcinki. Bo w nich się... w sumie mniej dzieje niż w trybie gry dowolnej, swobodnej. Fajnie, bo tutaj naprawdę z grą swobodną się tak naprawdę zaczyna gra. W sensie ten świat ma tyle do zaoferowania jeszcze poza trybem fabularnym. Mam nadzieję, że to się zbyt szybko nie znudzi. O, i to jest z poziomu z ratunkiem admirała Akbara. Pełna ratunek dokładnie. O, okej. Okay. Kogo my tutaj mamy wybić? Stwory. Okej. Okay. Czy nie stwory, czy statki, bo nie widzę za dobrze. Chyba nie stwory, chyba statki. Jednak. Cóż ja wiem. Dobra, ładnie. Je też mogę rozwalać i też mam za to... Znaczy nic za to nie mam właściwie. Więc nie rozwalajmy ich. Dobra. Trochę nam to zajmie, bo... mam problem z celowaniem tutaj. No kurczę! Gdzie są wszyscy? O, tam widzę jednego. Pięknie, 13 padł. O, tutaj mnie namierza ten... koleś. Ale go zgubiłem. Ha! Dobra, tam ich trochę lata. Super.
Lećmy po prostu za minimapą. Tak będzie najlepiej. Ten padł. Ten tutaj padnie zaraz. Tak, 7 zostało. Dobrze. Następny 6. Tak jest. Gdzie są następni? No tutaj, pode mną centralnie. Lecą sobie. 5 trafiłem, 4, znaczy już nie 5, nawet już ich jest więcej na moim tutaj koncie. Jeszcze 2. Ostatni został, dobra. Gdzie jesteś, kolego? Którykolwiek z nich. Spoko, czy to już koniec? Czy będzie jakaś inna fala? Nie, to był koniec, to była ostatnia fala. I bardzo dobrze, nie ma co tutaj więcej działać. Tylko musimy jeszcze wrócić do bazy, bo ten loading będzie koszmarny. I słuchajcie, to by było właściwie na tyle w tym odcinku. Zdobyliśmy bardzo dużo złotych klocków jak na jeden odcinek. Więc mam nadzieję, że taka forma odcinka wam odpowiada. Nie było w tym odcinku poziomu żadnego, bo jak się okazuje, zajmuje to więcej czasu niż przypuszczałem i zrobienie tak naprawdę całego rozdziału to już by było za dużo. Tak sobie będziemy raczej to raz tak robić. Mam raport z twojej misji. Wygląda na to, że został po nich tylko kurz i wspomnienia. Oby tylko znowu się nie posklejali w całość. No i bardzo dobrze, ogólna misja ukończona. Jeszcze sobie zerknijmy, zanim się pożegnamy, tak ostatecznie na ogólne statystyki w poziomie. Mapa galaktyki. Wejdźmy sobie na Dekar, już mamy 77,5% zrobione tutaj. I patrzcie, zdobyliśmy 34 z 42 złotych klocków, czyli już tak naprawdę większość za nami. 5 na 5 misji ogólnych, 2 na 2 wyścigi, jeszcze jedna misja najwyższego porządku, 3 misje ruchu oporu już wszystkie zrobione, jedna misja łowców nagród i jedna misja ta dla droida. Więc jest super, jest spoko. Myślę, że w następnym odcinku już tak naprawdę będziemy powoli to kończyć i zostaną nam tylko epilog Wyspa Luka i pełna ratunek. I wydaje mi się, że nie spędzimy za dużo czasu w tym poziomie, a w pełna ratunek to w ogóle mamy co? Co my mamy? Bitwa w hangarze, wszędzie coś mamy do zrobienia, bo w ogóle tej ucieczki, tę ucieczkę przez asteroidy to ja troszeczkę schrzeniłem. Nie zdobyłem tam mini zestawów. A chociaż mogłem. No ale dobra, trudno. Zostawimy to sobie na kolejne odcinki. Albo jeden, albo dwa. Jeszcze nas czekają na Dekar. Nie chcę obiecywać, że będzie tylko jeden. Może mogą być dwa. W każdym razie mam nadzieję, że ten odcinek się wam podobał. Jeśli tak było, to wspomóżcie mój kanał dobrym słowem w komentarzu, łapką w górę i subskrypcją. I widzimy się w kolejnych. Mam nadzieję, że równie takich miłych. Bo miło spędziłem ten czas. Ostatnie 38 minut było dla mnie całkiem udane. Mam nadzieję, że dla was też. Więc trzymajcie się i cześć.